Nazywam się Tomek Ziarko, pracuję w Allegro. Jestem programistą w zespole, zajmującym się dostarczaniem clouda, chmury dla wewnętrznych klientów. Do pewnego czasu był to głównie OpenStack, od jakiegoś czasu do całego tego stosu chmurowego dołączył też Mesos. I ta prezentacja właśnie będzie o tym, jak w Allegro rozszerzamy ten klaster, jak nim zarządzamy. Będzie trochę pokrótce o przygodach, jakie mieliśmy po drodze. Zacznę i pod koniec też postaram się pokazać krótkie demo takiego prostego use case'u, jaki mamy na przykład w trakcie takich codziennych zadań, na przykład rozszerzanie klastra. I właśnie postaram się pokazać rozszerzenie klastra na tym demie, jeśli zostanie czas, też spróbuję przedstawić wprowadzenie zmian na taki klaster. Prezentacja nie będzie o tym, co to jest Mesos. Raczej przedstawię tutaj właśnie zastosowanie tego Mesosa i trochę, jak to właśnie u nas działa, więc zaczynajmy. Terraforma. Tutaj jest wszystko. Znaczy generalnie Terraform to jest tylko narzędzie, tak? Które mamy, które nam bardzo łatwy sposób pozwala tym wszystkim zarządzać, rozszerzać ten klaster, tak? Bo to jest to naprawdę tool, który umożliwia w bardzo prosty sposób na podstawie takich plików wsadowych, konfigurowanie i zarządzanie właśnie OpenStackiem, między innymi jako jeden z providerów dla jakichś tam hostów wirtualnych. I właśnie Terraforma wykorzystujemy do tego. Na tym slajdzie jest pokazany cały stos technologiczny. Może to nie jest wszystko, co wykorzystujemy na co dzień, natomiast są to rzeczy, którymi się zajmowałem i miałem z tyłu głowy, pisząc tę prezentację. I to są takie, powiedzmy, najświeższe rzeczy, które tam codziennie wychodzą i którymi się tak zdarza zarządzać w takim codziennym workflowu, jeśli chodzi o zarządzanie tym klastrem. Terraform jest tylko jeden z nich. Tak kilka słów tak naprawdę o tym, jak duży jest ten klaster i dlaczego zdecydowaliśmy się po pierwsze postawić go na OpenStacku i dlaczego potrzebujemy w ogóle tych tuli, żeby rozszerzać ten klaster, żeby nim zarządzać. W obecnej chwili na wszystkich klastrach klienckich działających u nas mamy oddane klientom mniej więcej 250 slave'ów pod Mesosa. I wszystkie one są w tej chwili, wszystkie działają właśnie pod w OpenStacku. To są tak naprawdę równe VM-ki. To się przekłada naprawdę na mniej więcej 1000 core'ów w całej infrastrukturze, które jest oddane klientom. Ten wykres, który mam rzucony teraz na ekran, przedstawia, powiedzmy, okres, kiedy ci użytkownicy się migrowali na Mesosa i był tak zwana akcja migracji. No i generalnie w tej chwili trend się tak samo utrzymuje, taki wzrostowy, że ci klienci przyrastają. No jak na razie żadnych problemów, jeśli chodzi o skalowanie Mesosa, nie doświadczyliśmy i to jest to naprawdę coś, co cenię sobie w tym rozwiązaniu. Mam pytanie, mógłby Pan opisać dokładnie, co jest na tych osiach? Okej. To tak naprawdę żółta przedstawia to, ile w klastrze obecnie mamy dostępnych zasobów. Tak naprawdę staramy się na potrzeby klientów, którzy się znajdują w klastrze, którzy alokują jakieś zasoby. Zaalokowane zasoby to jest bodajże ta niebieska linia. Staramy się odpowiadać. Znaczy to w ogóle wykres jest, powiedzmy, dosyć stary i to jest tylko przedstawia jakiś tam odcinek czasu kiedyś tam i w obecnej chwili
A czy on przedstawia tutaj 250 slave'ów dodanych do klastra? Czyli tak? No. No. A czy on tylko przedstawia pewien okres, tak? To jest miesiąc. To jest w zakresie tygodnia. To jest wzrost tygodniowy i mamy wzrost do 10 maszynek do około 100 na tym okresie około tygodnia, kiedy było to. A czy to jest raczej flap, jeśli chodzi? Jeśli chodzi o to. Tak. Nie było retuszu niestety w tym pańcie. Obecne potrzeby. Tak jak powiedziałem, wcześniej staramy się odpowiadać na potrzeby tak naprawdę alokacyjne klientów. Nie na to, nie patrzymy się, nie zwracamy uwagi na to, ile tak naprawdę alokują. To analogicznie ten wykres wygląda do poprzedniego, tak? Czyli żółta kreska. Ten wykres też jest z przed miesiąca bodajże. Żółta kreska pokazuje, ile mamy obecnie na klastrze, na wszystkich klastrach wrzuconych skorów wirtualnych pod obsługę Mesosa. Zielona kreska pokazuje, ile użytkownicy alokują w danym okresie na klastrze. Niebieska natomiast pokazuje faktyczne zapotrzebowanie. Nawet trudno zaobserwować jakieś spajki na tym. Jest kilka projektów. Jest jeden projekt, który ma automatycznie skalować te klastry Mesosowe. Obecnie dzieje się to w inkubatorze. Kilku klientów jest tylko podpiętych, no ale docelowy efekt chcielibyśmy osiągnąć taki, żeby właśnie ta żółta, żeby ta zielona kreska o wiele bardziej odpowiadała niebieskiej. Czyli żeby tam alokacja i to, co użytkownik myśli, bardziej odpowiadało temu, ile faktycznie na klastrze potrzebuje tych zasobów. I tyle w tym temacie. Co do implementacji. Cały klaster postawiony w chwili obecnej, w 100% na OpenStacku, zarządzany właśnie z tego Terraforma, który będzie w późniejszym okresie demo. Cały na chwili obecnej w całej grupie Allegro mamy 3 klastry produkcyjne. Jest to zorganizowane tak, że każdy ma swój projekt w OpenStacku i każdy jest zarządzany przez właściwie jeden venture w Puppecie i w ten sposób żonglujemy tylko tak naprawdę zmiennymi, które określają jakieś specyficzne wartości od tych klastrów. W późniejszym demo też pokażę trochę więcej, jak to wygląda. Nasz stos mezosowy jest dosyć standardowy. W roli frameworka Maratona. Wszystko spięte z Keeperem. Na wszystkich klastrach jeszcze jakiś czas jest włączona kontynuacja Dockerem i Mesosem. No oczywiście wszystko spięte Mesosem do Discovery służy nam konsul. Żeby zrozumieć tak samo całą taką machinerię, która jest potrzebna właśnie do obsługi tego klastra, bo tak naprawdę sam Mesos i aplikacje na nim mogą sobie stać tam gdzieś i działać. Natomiast całkiem ważnym aspektem jest to, że tak naprawdę bardzo dużo systemów próbuje się z nim integrować, wyciągać z niego jakieś dane, on tak samo potrzebuje być w jakiś sposób zintegrowany i to naprawdę cały ciężar wdrożenia takiego rozwiązania polega na tym, żeby te wszystkie komponenty współgrały ze sobą i żeby ten tak naprawdę Terraform czy też Puppet służący do provisioningu był w stanie to wszystko w rozsądny sposób, w rozsądnym czasie pospinać i żeby cały flow został zachowany. Klaster się pali. Zdarzyło się nieraz. Mieliśmy już takim naszym
kilka przygód z całym klastrem mezosowym. Kilka razy były jakieś problemy. Natomiast już po wyniesieniu tych wszystkich nauczek z tego klastra wszystkie pożary, które wstąpiły do tej pory, udało się zgasić. Mamy na szczęście dosyć sprawnie działający system monitoringu w tej chwili. Udało się go dopchać do takiego stanu działania, więc w tej chwili nie występują większe problemy na klastrze mezosowym. Na tą chwilę, z tego co wiem, jak opuszczałem dzisiaj biuro, działa stabilnie. Sprawdźmy na gazecie. No i tak jak mówię, mieliśmy kilka niespodzianek z samym klastrem mezosowym. Może taką najbardziej problematyczną i tak naprawdę taką, którą było najtrudniej zdiagnozować, to był przypadek, kiedy po prostu DOS, taki DOS, czyli rozumiem, że masowe lokowanie zasobów i masowe wdrażanie aplikacji na slave'ach potrafiło nam zrobić bardzo dużą krzywdę w ten sposób, że po prostu izolacja gdzieś tam w jądrze Linuxa, występowała jakaś sytuacja wyścigu, no zdarzało się tak, że slave'y po prostu masowo wyjeżdżały. No i to była taki duży problem. Po tam jakiejś wstępnej analizie stwierdziliśmy, że no, najrozsądniej to będzie tą funkcję wyłączyć i po prostu zostawić taką nieizolowaną sieć dla tego całego Mesosa, ponieważ, znaczy mieliśmy wcześniej konsultacje w tym temacie, uruchomiliśmy nasze kontakty w Twitterze i dostaliśmy taką rekomendację i w sumie zdeployowaliśmy to i działa do tej pory. Jedyne co straciliśmy, to tak naprawdę, mimo tego, że przekręciliśmy wszystkie aplikacje, żeby przestały korzystać z tej izolacji, to jedyne co naprawdę straciliśmy, to te statystyki z ruchu sieciowego. I była do tej pory tylko jedna skarga o tę statystykę, więc że jej nie ma, więc raczej sukces. No takim codziennym taskiem to zaszerzenie tego klastra. Jednak nie zdecydowaliśmy się na to, żeby ten klaster rozszerzać automatycznie, ponieważ no, jeśli mielibyśmy na każdy taki request każdego klienta skalować klaster, no jednak się nie zdecydowaliśmy na to, że będziemy tak robić, bo jednak teoretycznie mamy nieograniczone zasoby w klastrze, ale dopiero wtedy, jak się nam skończą formatować nieskończone dyski, więc no, dlatego tego nie zrobiliśmy. I raczej skolejemy te klastry ręcznie. To jest zrobione tym Terraformem, co za niedługo pokażę. Tak samo takim featurem były te nieoczekiwane featurey, ponieważ mamy tam zazwyczaj, no release plan Mesosa jest dosyć nie ma tempa maratońskiego, ma raczej tempo sprinterskie. I nowe wersje, które wychodzą, no to jest codzienny problem na takim klastrze mezosowym, kiedy musimy te wersje podbijać, żeby tam powiedzmy zgadzały się z wersjami frameworków, które są testowane na jakiejś wersji, więc jeśli chcemy testować frameworka, to on powinien mieć jakąś tam wersję pod spodem i to jest taki powiedzmy niekończący się wyścig i czekamy na wersję stabilną. Z utęsknieniem. No a właśnie w ramach tych nieoczekiwanych feature'ów to zdarza się, że skoro na przykład zbieramy metryki na takim klastrze, to nie się zdarzyło, że na przykład takie metryki z jakiegoś tam endpointu, który wystawia statystyki, no, uległy jakiejś zmianie. No i one na przykład nie były udokumentowane w żaden sposób, no i ktoś tam to zauważył dopiero na produkcji czy tam w innym miejscu i są później takie sytuacje, tak? W tej chwili, no też nie powiedziałem, właśnie powiedziałem wcześniej, że nie mamy tego autoscalingu, tam z dosyć jasnych powodów. Mieliśmy też problemy, kiedy, a czy dalej właściwie są, ale to jest powiedzmy eksperymentacyjny feature, że gdzieś tam, jeśli ktoś używa Dockera, który nie jest tak za bardzo oficjalnie wspierany, natomiast jest włączony, no to te pakiety po prostu potrafią ginąć i to jest przy tej wersji, którą to mamy zainstalowane, mamy starą wersję Dockera. I po prostu pakiety potrafią ginąć i to była też rzecz, którą no, mamy na tapecie.
No i no też taką dużym problemem było to, że maraton, czy ten framework, który mamy na samej górze, miał znaczy to są wszystko problemy, które rozwiązaliśmy, także już jest ok. Ale maraton miał jeszcze jeden problem taki, że był dosyć wrażliwy, jeśli miał błędy zapisu do Zookeepera. I to też po prostu była awaria, na którą udało się rozwiązać. No, awaria taka, że po prostu wyjeżdżały wszystkie aplikacje, ale później wracały, na szczęście. Teraz... Ale lista rzeczy, których nie rozwiązaliście? Nie możemy jej ujawnić, to jest... Jest teraz w sejfie. Ale jeśli będzie zainteresowanie, to myślę, że na następnej prezentacji, jeśli będzie, to mogę przedstawić tą, którą złożymy. Będzie druga strona po prostu. Teraz chciałem przedstawić demo tego. Może pokrótce trochę wspomniałem o tym Terraformie, ale mi się wydaje, że to będzie trochę bardziej rozsądne, jeśli wytłumaczę to bardziej w trakcie i pokażę na żywym organizmie. Będę chciał przedstawić po prostu ten pierwszy punkt, który tutaj jest, budowanie klastera. Ja sobie ten klaster wcześniej zbudowałem, ponieważ jest to dosyć czas, znaczy to jest automatyczny proces, natomiast jest czasochłonny, tak? Więc no, ja już zacznę bardziej od tej drugiej części, będę chciał zdeployować aplikację, wszystko będzie ok. Będzie problem, jeśli będę chciał zdeployować aplikację, która po prostu nie mieści się w klastrze. I w tym momencie po prostu pokażę ten mechanizm do rozszerzania przez tego Terraforma, że po prostu slave się doda i następna instancja, która ma jakieś tam zasoby, skoczy na ten klaster. Jeśli czas pozwoli, to tak samo chciałbym pokazać, i jeśli będzie wola, to też samo chciałbym pokazać wprowadzenie zmian na ten klaster. A czy to będzie, znaczy to skrypty, to będzie... No nie wiem, template Terraforma i tak dalej. Skrypty Terraforma. Znaczy, nie wiem, czy chcemy je udostępniać, ale możemy o tym pomyśleć na pewno. Więc tak. Idę z mojej. Tutaj mam plan bambu, z którego wcześniej udało mi się postawić z sukcesem klaster. W tej chwili z logów będę próbował wyciągnąć adresy tego klastera, żeby się na nie zalogować i tam zdeployować aplikację w maratonie. Sorry, to nie moja klawiatura. To jest moja ulubiona aplikacja, którą zawsze deployuję na maratona. I tak. Ja sobie ją tutaj zdeployuję. A jeszcze w międzyczasie, nie wiem, czy wszystko... W miarę wszystko dobrze widać. Nie mam słowka. To jest defaultowy port Mesosa. On tutaj udostępnia metryki, dane, to naprawdę zasoby w klastrze. W tej chwili, nie wiem, dlaczego ta aplikacja się zdeployowała. A już powinna być zdeployowana. Czeka na zasoby.
Czekaj, pewnie. Nie, dobrze, wychodzi dwójką. No. A, już wiem co jest, dobra. Moja ulubiona aplikacja jednak mnie zawiodła tym razem. Ten stres. Dobra, i w tej chwili ona się już wdrożyła, jest wszystko fajnie, na razie. Zobaczę, co ona tutaj robi. To jest też tak samo eksperymentacyjny feature, który tutaj pokazuje, więc jesteście jednymi z pierwszych, którego pokazuje w ogóle, którego widzi. Nasze aplikacje dostają po prostu certyfikaty z naszego jakiegoś urzędu. Te certyfikaty są jawne, więc, więc to nie jest problem, że je tutaj widzicie. Jedyne co to klucz jest powiedzmy dosyć tajny, ale... Ale aplikację tak usunę, zanim wyjdę z tej sali, więc nie będzie z tym problemu. Nie, no, klaster też usunę. O, właśnie jednym elementem demo będzie usunięcie klastra. No i dobra, mamy tą aplikację, ona się wdrożyła, jest wszystko fajnie, czyli ten klaster powiedzmy, że działa, nie? To w tej chwili będę próbował zdeployować dwie instancje, które mają tam po 600 mega pamięci zaalokowane. W tej chwili ten klaster, który postawiłem, on ma jednego slave'a, który ma po prostu giga RAMu na potrzeby deploymentu przeznaczony. No i próbuję zdeployować. Ona w ogóle nawet chyba w ogóle nie zacznie się nic na tym klastrze dziać, bo on musi sobie zdeployować. On ma takie coś jak blue green deployment, tak? Czyli próbuje zdeployować jedną poprawnie, a tą pierwszą zatrzymuje, dlatego po prostu tej pierwszej nie wyrzuci, bo nie ma zasobu na tą drugą. Czyli on jest takim właściwie zakleszczeniem w tym momencie. No i teraz mamy taką sytuację, która dosyć często występuje na tym klastrze, czyli po prostu brakuje zasobów, tak? No i teraz bym sobie próbował to wszystko ogarnąć tym Terraformem, czyli po prostu narzędziem, którego na co dzień używamy do rozszerzenia takiego klastra. Zaletą tego jest to, że mamy już napisane tam jakieś po prostu można powiedzieć pliki wsadowe, czy też konfigurację defaultową, która nam równo rozrzuca po zonach i po datacentrach w naszej serwerowni. Więc no, z mojego punktu widzenia w tej chwili, kiedy będę chciał dodać ten klaster, to jedyne co zrobię, to podbiję licznik dla slave'ów, tak? Dobra, więc teraz sobie zaloguję się do Terraforma. Bo to tutaj jest generalnie maszynka gdzieś tam w cloudzie, która ma po prostu powgrywane wszystkie klucze, wszystkie dane. I tutaj są tak samo klonowane repozytoria tego Terraforma i każdy taki przebieg tego bambu, te klastry, które te pokazuję teraz w tym momencie, one są po prostu budowane z bambu, każdy ma jakiś swój numerek, którego identyfikuje. Ja sobie teraz wejdę do WorkDira, który taki plan z bambu mi wykonał. No, to jeszcze potrzebuję numer builda, żeby to zabanglało. Ja sobie to puściłem dzisiaj rano. Mamy na cały, od samego początku istnienia tego klastra mamy 186 udanych i szczęśliwych wdrożeń klastrów testowych. To było 186. Dobra, i tu mam generalnie przebieg, który ostatnio wykonał Terraform. On co przebieg? Wykorzystuje pliki na przykład dla DC4, no bo powiedzmy, że dla DC5. Wiesz, to jest jedna z naszych serwerowni. Tutaj jest zdefiniowana tak naprawdę logika, która określa, jak on tak naprawdę ma zarządzać tym klastrem w obrębie tego data center. I jest tutaj logika taka powiedzmy, znaczy generalnie ja bym nie chciał się zagłębiać w to, co tutaj się dzieje. Bo jest to trochę basza, jest tu też takiej trochę dosyć nieprzejrzystej logiki samego Terraforma. Natomiast jedyne, co ważne wiedzieć, to, że każdy ten jeden plik DC5 i jeden plik DC4 określa to, jaką logikę wykorzystuje na podstawie zmiennych po prostu Terraform do budowania tych slave'ów, do równego rozrzucania i do ich rozmiaru i tak dalej. Jeśli chodzi o sam rozmiar jest zapisany w zmiennych. Ale może ja po prostu puszczę to, bo to trochę zajmie, zanim to się zbuduje.
taki cluster. Bo co teraz będę robił, to dodawał po prostu slave'a do klastra. To jest komenda Terraforma, którą to naprawdę wydaje. Jedyne, co to naprawdę wystarczyłoby, żeby wykonać tę komendę, to jest po prostu od tego momentu, tak? Czyli no, trochę mały ten screen, aby go spróbować powiększyć. To jest to, co się dzieje do komendy plan. On w tym momencie zaczytuje sobie defaultowe zmienne, które są tutaj gdzieś w tym pliku variable zdefiniowane i próbuje mi budować klaster. No i dobra, mając teraz to, zmieniam sobie tylko numer builda, bo to gdzieś tam miałem w historii zapisany numer klastra, który wcześniej postawiłem. Mam tu też zestaw zmiennych i dodaję sobie po prostu jeszcze jednego slave'a w innym data center. I w ten sposób on mi będzie próbował postawić tego slave'a OpenStacku, wykonać ileś tam potrzebnych zapytań do OpenStacka, po API wszystko postawi. Jeszcze potrzebuję hasła. To, co się dzieje, to on teraz po prostu na podstawie swoich danych. Dziwna sytuacja, bo chce mi jakieś dwa slave'y dodać. To ja tak nie chcę. Będzie prościej, jeśli ja sobie wezmę po prostu komendę, którą tutaj próbował wykonać wcześniej przy tym buildzie. Bo ona jest gdzieś tam w logach. Ups. O, jest tutaj moja komenda. A, bo on tutaj jest stony w DC5, by był widocznie wyspawnowany klaster, dlatego był problem. Więc mnie ta komenda nie interesuje. No i co on zrobi? Nie powinno być teraz żadnych zmian. Znaczy jest OK. Ja co będę chciał zrobić, to dospawnować jeszcze jednego slave'a w tym DC5. Master? O. Racja. Zaczął spawnować teraz tego mastera? Nie, to ja go puściłem teraz w takim dry runie, tak? On pokazuje po prostu diffa, tutaj na początku komendy jest plan, pokazuje co by chciał wykonać. Musiałem takie pytanie, bo pamiętam, jak kiedyś robię Terraform, to trzymał stan gdzieś... Tak, to zaraz o tym wspomnę. Zaraz do tego dojdę. Tylko po prostu chcę puścić, żeby ten klaster się budował, bo to zajmuje po prostu jakiś czas i... Dobra, no i tutaj, no i w tym momencie, jeśli puszczę już apply, ja tutaj widzę na tym, co on będzie stawiał, że jakiegoś slave'a w DC5, jakiś flavor, 2 giga RAM-u i tak dalej, i tak dalej. Jakiś duży ten slave w sumie, 2 giga RAM-u. No właśnie. No dobra, i puszczam. No on teraz będzie stawiał tego slave'a. On jeszcze sobie wykona po prostu taki bardzo prosty provisioning po SSH. Będzie się próbował do niego dopiąć, tam puścić papeta w jakiejś pętli. No, papet, podstawowa zasada używania papeta, puść papeta drugi raz, nie? No, a teraz on... Nie jest tym papetem tak, że używa się zespołu użycia papeta jest użycia ansibla? No, my zrobiliśmy na odwrót. Zastąpiliśmy papeta ansiblem. No i on teraz, widzę, że tutaj się powiodło. Co tutaj się działo, to on wcześniej po prostu próbował się dobić do SSH. W momencie, jak tam papet rzucił klucz SSH, to on się mógł dobić do niego, z tego hosta tutaj. No i mu tam napisał jakieś defaultowe zmienne. Dobra. No i teraz generalnie w tym momencie ten slave powinien się budować. Ja zrobię tylko takiego szybkiego SSH na niego, żeby zobaczyć, czy on tutaj bangla. O, proszę. Coś się dzieje.
sprawdzę hosty, bo dzisiaj rano był problem z DNS-ami. Dobra. No i generalnie w tym momencie ten cluster sobie, ten slave sobie tam wstaje, Puppet przechodzi po nim i próbuje go postawić. Cały proces powinien zająć mniej więcej 6 minut. No i teraz może trochę bardziej tutaj opowiem trochę o tym Terraformie w międzyczasie, przysłowiąc co się dzieje. Jeszcze tutaj przypomnę tylko, że ta aplikacja tutaj mi nie może wstać i magicznie później wstanie. Dobra. Dobra, i sam Terraform jest narzędziem do zarządzania takimi providerami takich do dostarczania maszyn wirtualnych, tak? Można użyć pod spodem, zdefiniować mu różne providery, mogą to być właśnie OpenStack, czy w jakiś sposób Mesosa można sobie zarządzać AWS-em i tak dalej. I po prostu na podstawie tych samych plików konfiguracyjnych zarządzać tym, co się dzieje pod spodem, rozwijać w sensie takiej, jako taki podstawowy budulec, rozumiem, maszynę wirtualną, która gdzieś tam, ewentualnie fizyk, który też może być przez API jakoś zarządzany. A czy on ma API, czy on wstaje PXS server do bare metalu? Sam Terraform? Tak. Nie. Tam musisz czy... A czy provider, znaczy on provider rozumie tylko jako jakieś zdefiniowane API, nie? Czyli na przykład jeśli masz bare metal jako Ironic w OpenStacku, no to mu wskazujesz jako to OpenStacka i inny flavor, nie? Tam ten bare metalowy i on to postawi, nie? Ale tylko jeśli tam OpenStack udostępnia taką funkcjonalność, nie? I bardziej bym patrzył to w ten sposób. Czy to nie jest Gobbler na pewno? Nie, daj Boże. To już te mechanizmy pod spodem, które masz, to musisz sobie sam zaimplementować i wystawić po prostu API. Ewentualnie pisać sam swój driver do tego, żeby on obsługiwał twoje API, bądź korzystać z dostępnych. No to jest po prostu taka owijka, tak zwana na API. I tak, w plikach DC4, DC5 mamy zdefiniowaną logikę. Nie ma za bardzo sensu w to wchodzić. Ona na podstawie tego, ile mamy zon, ile mamy regionów w danym datacentrze, rozrzuca równo te slave'y pod Mesosa. Tutaj te inne rzeczy to są tak naprawdę skrypty Pythonowe, to są przydatne tak naprawdę tylko z punktu widzenia planu bambu, bo do określania, czy ten klaster wstał, czy nie wstał, czy już może iść dalej, kontynuować ze swoim krokiem. Bardziej interesujące są na przykład pliki ze zmiennymi, gdzie to jakiś łatwy sposób sterujemy, jaki na przykład wersja maratona ma wrzucona na ten klaster, jaką mieć izolację, jakie biblioteki, no generalnie to, co tam chcemy zdefiniować, na przykład w faktach Puppecie, które też nadpisujemy właśnie w ten sposób w niektórych sytuacjach, bądź klucze, też dostępne sieci, czy też flavory, które ma użyć dla slave'ów, też są sterowane z tego pliku. I te pliki state'ów, o których tam wcześniej wspomniałeś, one też tutaj się po prostu znajdują i właśnie te pliki z TF state'em, status Terraforma, po prostu Terraform co przebieg, jeśli na przykład prowadzisz jakąś zmianę, tak jak ja przed chwilą dodałem tego slave'a do klastra, to on w tym pliku z TF state'em zapisze te zmiany w formie takiego JSON-a. Tak. Była sytuacja taka, że na przykład też myśleliśmy o Terraformie, ale jeżeli mielibyśmy to na przykład spodzielić się w zespole, to okazało się, że to jest problem, zaczyna być to problematyczne przy takiej ilości zmian, jakie wprowadzamy. Znaczy my generalnie mamy... Znaczy my to generalnie... Znaczy to jest trochę osobny case od tego, co na przykład produkcyjnie, bo na przykład takie... klastry klienckie, które utrzymujemy, to mamy po prostu wydzielone repozytorium, gdzie jest po pierwsze zawsze komitowany taki TF state do tego repozytorium. Jeśli ktoś chce na przykład podbić wersję, liczbę slave'ów, co tam, cokolwiek zmienia w tym klastrze, no to robi komita do tego repozytorium, no i to już tam gdzieś powiedzmy w tle się dzieje, że ten klaster się tam zmniejsza się ilość slave'ów albo zmienia. Czy nie zmniejszamy nigdy, nie było case'a, że zmniejszyliśmy liczby slave'ów, bo raczej klienci nam przybywają niż ubywają. Natomiast no, teoretycznie jest to możliwe. Jeśli chcemy podbić te slave'y, no to też każdy robi tam, podbija sobie tą liczbę
i nadpisuje ten plik z TF state'em, czyli musi go raz puścić i skomitować te zmiany, tak? I wtedy po prostu ten stan jest. Jeśli kto, bardzo dużo naszych jakichś tam magicznych mechanizmów polega na tych plikach z TF state, tak? Czyli na przykład porównujemy, czy na klastrze faktycznie stoi tyle slave'ów, czy jakiś nie wyjechał, tak? Bo mamy je zapisane w tym pliku ze statusem. Jego uznajemy jako takie ostateczne medium, z którego czerpiemy informacje, jak ten klaster powinien wyglądać. Czyli na przykład, jeśli w tym pliku state'em jest, nie wiem, że na klastrze jest 100 slave'ów, a z API wychodzi, że jest 90, no to coś prawdopodobnie tam wyjechało, nie? No i tam już ktoś musi na to popatrzeć, nie? No i te pliki TF state, no co przebieg, one się przegenerowują. Jak ja teraz dodałem tego slave'a, no to jest chyba ten. Tak, to jest ten slave, którego dodałem teraz przed chwilą. No on to po prostu się pojawił, tak? Teraz jest po prostu jeden master, to jest drugi slave. I to, znaczy to jest tamto był pierwszy slave, to jest drugi slave. No i to są jakieś tam podstawowe informacje. Głównie jakieś ID-ki z OpenStacka i tak dalej, nie? I takie coś zazwyczaj trzymamy w repo. I to jest to, co wyszło. Więc może tyle. Ja jeszcze raz się zastanę na tego slave'a, czy on tutaj mi wstał ładnie. A, aplikacja wstała, więc stał. Hurra. No, widać, że są dwa slave'y aktywne i nie ma żadnego pomagiera gdzie indziej. Dodały się zasoby. No i generalnie mniej więcej tak to wygląda. Generalnie w tym momencie takie klastry, które ja tutaj prezentuję w tej chwili, one są stawiane na żądanie, tak? Tutaj mamy jakiś plan Bambu, który te klastry stawia i takie klastry udostępniają to naprawdę deweloperom na jakieś potrzeby takie bardziej infrowe, tak? Czyli ktoś chce, nie wiem, przetestować jakiś nowy framework, chce coś tam, jakieś proxy przystawić przed czymś, to takie coś raczej stawiamy i dajemy. I to jest nawet dosyć częsty case, że coś takiego jest po prostu potrzebne, żeby ktoś komuś czegoś nie psuł gdzieś tam na klienckich klastrach. A takie pytanie, czy stworzyliście jakąś usługę, która na przykład takie informacje udostępnia tego do tego właśnie? Jakie informacje? Nie, na przykład nie wiem, aha, właściwie tak, nawet nie muszą tego mieć. Nie, właśnie, na przykład jakieś tam adresy zasobów, usług, które dają. Znaczy od tego mam Discovery, tak? No. Więc tutaj Daniel będzie za chwilę opowiadał, jak to działa u nas Discovery, to pewnie możesz go zapytać, jak to działa. Poczekaj jeszcze na ciebie. Sobie ja mogę też powiedzieć trochę tam, coś wiem. No i mniej więcej tak wygląda. Nie wiem, jak z czasem w sumie, bo ja już tak mógłbym ciągnąć jeszcze dalej w sumie. Nie wiem, ktoś tutaj czas mierzy? Już mam. Dajesz. To ja może jeszcze takie pytanie, czy używaliście Terraforma do autoscalingu? Na przykład, czy korzystaliście, nie wiem, Terraforma do zarządzania zasobami w AWS-ie? Grzechu? Znaczy nie stosujemy po prostu autoscalingu, też raczej nie chcemy, no bo to prosty use case, tak? Ktoś alokuje zasoby na klastrze, ktoś sobie, powiedzmy, że nie ma żadnych ACL-ek, nie ma niczego i ktoś stwierdza, a ja widzę, no na tym, na klastrze jest 100 korów wolnych, no to sobie je wszystkie użyję, nie? I w takiej sytuacji nie będziemy, czy skalować klastra, nie? To po prostu ten... Dobra, to jeśli są jakieś pytania, to ja odpowiem, a jeśli nie, to składam ten klaster. Jak nie powiedzieć
klienci aplikacje, to znaczy mówiłeś o tych klientach, że oni używają te wasze klastry, tak? Jako klienci, jak oni deployują te swoje kontenery, tak? Czy oni wydają jakimiś skryptami? Znaczy bagu? Mamy taki generalnie... Czy te generalnie, znaczy to jest taki very big thing tutaj właśnie w całej firmie, jest taki bardzo duży projekt, który... Znaczy Mesos jest tam naprawdę, on tak sobie nie stoi, żeby stać, on jest takim backendem pod właściwie mikrousługi i główne rozwiązanie pod mikrousługi, które mamy w Allegro, i to naprawdę wszystkie nowe usługi de facto tam powinny, czy też uświęconym środkiem na wdrażanie swoich nowych usług jest wdrażanie ich przez taki właśnie mechanizm, który mamy u nas, i koniec końców one lądują na Mesosie. I Mesos jest po prostu backendem pod to rozwiązanie. Więc teoretycznie wszystkie nowe powinny trafiać na Mesosa, a w praktyce nie wiem, czy tak jest. Jest. Okay. Tak jest? No to wszystkie po prostu... No tak, ale jak jestem deweloperem, to muszę przyjść do was, tak? Nie. Mogę sobie sam wrzucić. Terraform jest w ogóle jakby nie takim... Znaczy Terraform w ogóle nie służy do tego, żeby sobie użytkownik wrzucał coś do nas na klaster. Po prostu mamy tam... Znaczy to jest generalnie bardzo duży flow i tak naprawdę nie chciałbym w to wchodzić, ale wszystko się nieco... Bambu stoi w centrum tego wszystkiego. Można tak powiedzieć, i taki też tool do dobijania się do tego całego API maratonowego, tak? I klienci po prostu mają swoją stronę, ktoś chce wdrożyć aplikację, klika, tam są jakieś podstawowe template'y, powiedzmy przychodzi pierwszego dnia deweloper do pracy, ma jakiś template, wybiera sobie, jak chce sobie Node.js-a wrzucić gdzieś tam, i jemu się taki podstawowy template wrzuca i po jakieś tam 10 minutach to jest na Mesosie, jest jakiś hello world po prostu wrzucony, nie? Jak już chce sobie coś tam modyfikować, no to dostaje też dostęp do repo, może tam coś po prostu pisać i robić nowe listy i tak dalej. Więc to bardziej w ten sposób, więc to bardziej, nawet nie tyle, że opiniujemy używanie Mesosa, co bardziej do niego zmuszamy, i tak się na razie taki temat się utrzymał. Czy rozważaliście, czego wam brakuje, żeby deployować Mesosa na permetalu i dawać permetal access? Nic, chyba. Już to gdzieś tam jest, są już bare metale, jest już testowane, są, już właściwie jest jeden klaster postawiony na bare metalu, taki kompletnie postawiony. Z tego co wiem, to... Dlaczego jeszcze nie wrzucałem? Szczerze mówiąc, ja się nie zajmuję tym do końca indywidualnie, natomiast koledzy z zespołu wiem, że już mają postawiony klaster i inne zespoły już po prostu testują na nie funkcjonalności, tak? Mamy klaster, czy mamy bare-metalowe rozwiązanie używające tego OpenStacka Ironika, więc jakby zarządzamy tym bare-metalem za pomocą Ironika i zaczynamy wykorzystywać taki klaster. Natomiast... Jeszcze jest w fazie takiej testowej. Natomiast właśnie wdrożenie tego... Ale to znaczy rzeczywiście na tym klastrze póki co bardziej testujemy Dockera w Mesosie Maratonie, ale no zobaczymy jeszcze, jak to wyglądało. No, tutaj też testujemy bardziej wersję 1.10 i patrzymy, jak to będzie się składać. Jak wam jeździ Docker na Mesosie, na Maratonie? Wiesz co, mieliśmy tylko doświadczenia de facto z wersją 1.6 i tak jak to mówił, gubiły nam się pakiety i mamy złe doświadczenia. Zobaczymy, jak wersja 1.10. Bardziej wygląda Dockera czy Maratonu? Wydaje nam się, że bardziej wersja Dockera. No. Albo tego połączenia. Znaczy są teraz jakieś zaawansowane testy, tak naprawdę prowadzone przy współpracy, tak? Jeśli chodzi o samo użycie Dockera, to mamy plan, jak zrobić taki bardziej eksperymentacyjny na razie tryb pracy tego rozwiązania. No, jak będzie dobrze, to pewnie pójdzie dalej. Takie jeszcze pytanie. Jak korzystaliście z usług AWS-a pod nutką DCS? Na razie nie. A na przykład, czy używacie, jeżeli używacie tak powszechnie Terraforma, to dlaczego na przykład nie używaliście Cloud Formation w AWS, jeżeli używaliście? Tego, co wiem, nie używaliśmy. Bardziej byliśmy zainteresowani Terraformem jako mechanizm, który możemy projekt na AWS-ie obecnie. Jakbyśmy wchodzili tylko w CloudFormation, to mielibyśmy fajne rozwiązanie, przy którym jakiś zespół by stracił jakiś czas, moglibyśmy z niego korzystać tylko na AWS-ie. No to oram.
ustosie byłego DCOS-a. Właśnie, a nie czysto Mesos. Chyba było na jakimś nie wiem, chyba było lepiej spozycjonowane. Czyli nie używacie DCOS-a? Nie, nie używam. Dobra, i teraz ostatni krok. Jak już deweloper skończy swoją zabawę, to klika tutaj zniszcz klaster. Ten klaster znika. Jeszcze. A w sumie miałem pokazać jeszcze, że to się wszystko zintegrowało jakoś z naszymi systemami, no natomiast to już po krokach. Nie, szapu masz. A mam jeszcze filmik za nadrze, który mogę... Nie, nie. Możesz przycisk pauza. No właśnie. Także to jest wszystko. Jeszcze w sumie mam jeden slajd, który został częściowo powiedziany o tym, co chcemy robić. I to tym, co tam jest obecnie in progress, czyli ta autoryzacja. To tak naprawdę te wszystkie certy, które tam pokazałem na tym standardowym outputcie, to jest jeszcze, no to jest work in progress, żeby nasze mikrousługi nie tyle działały bezpiecznie po systemu, co miała taką możliwość na razie. Więc ustawniamy taki feature, planujemy też podpięcie jakichś nowych frameworków. Ten temat co chwilę do nas wraca, na pewno się z tym nie wybronimy. Żeby coś tam podrzucać na ten klaster Mesosa. Działamy także mocno w temacie testowania Dockera i funkcji właściwie bezpieczeństwa. Było kilka zarzutów do bezpieczeństwa tego Dockera, no, natomiast widać, że to trochę nawet zmierza w dobrym kierunku. Certyfikat, to mówiłem, no Mesos na Ironiku też już właściwie praktycznie na ukończeniu działa, testowy klaster 100% na Ironiku. Pracujemy nad tym, żeby poprawić audyt i jakoś wylimitować sandboxy. No właściwie to tyle. A jeszcze jedno pytanie, czy Mesos można jakoś połączyć Docker Compose z Mesosem? Docker Compose z Mesosem? W ogóle Maraton czegoś takiego nie daje. Musielibyśmy chyba zapiąć frameworka, jeśli dobrze pokażę, Swarma do Mesosa i on daje taką funkcję, żeby faktycznie sobie tam stawiać jakieś takie większe setupy, nie? Że tam. No,